Tragedia w Białym Dunajcu, województwo małopolskie. W środę nad ranem w jednym z pensjonatów odnaleziono ciało 14-letniego chłopca. W związku z tym zdarzeniem policjanci zatrzymali 45-letniego mężczyznę krewnego zmarłego, informują służby. Nieoficjalnie miało tam dojść do brutalnego morderstwa. Do tragicznego odkrycia doszło w środę 21 sierpnia nad ranem w jednym z pensjonatów w Białym Dunajcu. Policja poinformowała, że otrzymała zgłoszenie około 7.30. O makabrycznym odkryciu mundurowych powiadomili pracownicy hotelowi dzisiaj około godziny 7.30. Tatrzańscy policjanci otrzymali zgłoszenie o zgonie 14 w jednym z pensjonatów na terenie gminy Biały Dunajec. W związku z tym zdarzeniem policjanci zatrzymali 45, letniego mężczyznę, krewnego zmarłego, który w chwili zatrzymania był trzeźwy, przekazał ASP. Sztuka Roman Wieczorek z zakopiańskiej policji. Według nieoficjalnych ustaleń mediów, w pensjonacie miało dojść do brutalnego morderstwa. Policja poinformowała. Że zarówno zatrzymany 45-letni mężczyzna, jak i zmarły 14-latek pochodzą z województwa mazowieckiego. Na miejscu zdarzenia trwają obecnie czynności mające za zadanie ustalenie wszelkich okoliczności i przyczyn tego tragicznego zdarzenia realizowane pod nadzorem prokuratury. Na obecnym etapie policyjnych czynności to jedyne informacje, jakie mogę teraz Państwu przekazać, dodaje ASP. Sztuka Roman wieczorek z policji w zakopanem, do nieoficjalnych i makabrycznych ustaleń dotarła rozgłośnia RMF FM. Według informacji dziennikarzy, w białym dunajcu miało dojść do brutalnego morderstwa. Według niepotwierdzonych na chwilę obecną informacji reportera RMF FM w białym Dunajcu rozegrał się prawdziwy dramat. Jak podaje rozgłośnia? Mężczyzna miał podciąć gardło 14, klatkowi, a następnie razem z dwójką młodszych dzieci uciec do lasu. Tam został zatrzymany przez policję. Pozostałym dzieciom nie grozi niebezpieczeństwo. Są to jednak na ten moment nieoficjalne ustalenia. Mężczyzna miał przebywać w pensjonacie w Białym Dunajcu razem z trzema chłopcami od wczoraj. Na miejscu tragedii swoje działania policja prowadzi pod nadzorem prokuratora. Obecnie mundurowi nie chcą przekazywać szczegółowych informacji ze względu na charakter sprawy.